Siemka, z tej strony Prasolt i witam was w kolejnym odcinku z A Quiet Place Zero The Hell. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie rozdział pod tytułem The Forest. Mieliśmy taką przeprawę przez las, teraz widzimy, mamy jakąś retrospekcję z Laurą, czyli właśnie z matką Martina. To jest jeszcze dzień pierwszy, tutaj właśnie było widać na początku. Nie no, kurde, mówię to już 50 raz pewnie, ale gra fajnie wygląda. Wiecie, ja zawsze porównuję jakość grafiki do ceny gry. Ubisoft za taką grę wypuściłby ją za 300 zł minimum. Minimum, zaznaczam minimum, pewnie by tak było. No, coś leci. Była w ciąży z Martinem? Co? Ej, ja czegoś nie rozumiem. Dobra, chyba serio czegoś nie rozumiem. No tutaj Alex prosi, żeby Laura nie mówiła o ataku astmy. No i oczywiście, że Laura o niczym nie powie. Dowiemy się też, co się stało, bo to chyba ten typ po prawo jest mężem Laury. O nie. To nie nasz ojciec, ani tu chyba. A nie, to jest ojciec, Boże. Co jest ze mną nie tak? W ogóle go nie poznałem. Dziś nie wygląda bez brody. Wszystko dobrze, wyglądasz na bladą. Tak, tylko po prostu... Chcesz może piwo, Alex? Laura zawsze mi ratuje dupę. Dobra, i tu mam pierwszy dokument ogółem. Już, czekajcie. Na przodzie kartki świątecznej. Na przodzie kartki urodzinowej znajduje się rysunek starego psa. Czekaj, stajesz się staruchem, czy coś? Ten deseń? Dobrze zrozumiałem? Hał, to jest Raf. To jest na zewnątrz tej karty. Napisane ręcznie w środku kartki Kenneth. Wszystkie one najlepszego z okazji urodzin. Nie jestem dobry w okazywaniu uczuć, ale mam nadzieję, że wiesz, że Robert i ja zawsze będziemy tutaj, aby pomóc, gdy czasy są trudne i aby świętować kolejne 45. urodziny. Mam nadzieję, że podoba ci się twój prezent wieloco. Pamiętasz? Haha. Laura. Okej. Okay. Notfuny. Dobra, i tutaj ogólnie będziemy mieli pierwszą walizkę do odblokowania. Jednak ja wam powiem szczerze, że nie wiem, skąd miałbym w ogóle wziąć kody. No, ale kod to 481. Pewnie z którejś z tych notatek się dowiecie, jaki jest tutaj kod. No ale tutaj mamy jakiś... znaleźć kombinację, aby otworzyć walizkę w Lake House. Mhm. Ale najlepsze jest to, że dzisiaj wychodzi dodatek do Alana Wake'a 2 Lake House. Tylko, że on będzie dopiero o 17, dlatego on tak też późno się pewnie pojawił w dzień premiery. No ale niestety nie ode mnie to zawsze zależy.
Dobra. I tutaj mamy pierwszy i ostatni mixtape w tym rozdziale, The Black Labs, Like Bootleg at Boom Club 2013. Nie zapomnij, aby zamienić na prawdziwy prezent. Wymienić się na prawdziwy prezent. Znajdź lepszy prezent niż bilety z pierwszego koncertu, na którym byliśmy razem, albo może połącz z biletami na nadchodzący koncert Black Labs. O, widzicie, czyli to są pewnie te bilety. Written in red pen. Martinie, to jest ten album, który chciałeś. Gdy skończysz, wracaj do środka. Nie chcemy, abyś siedział ciągle w tej szopie, mama. Napisane ołówkiem. Tak, na pewno tak zrobię. Spring 2008. Ja muszę tutaj być ostrożny, bo ogólnie w drugim rozdziale to ja, żem pominął jedną znajdźkę. Musiałem wam dogrywać, usunąć stary. No, tak jakoś wyszło. Notatki odnośnie układań, odnośnie zagadki urodzinowej dla Alex. Pobierz zdjęcia z albumu, weź jedną ze starych teczek mojego taty. Gotowe. Wrzeźbić hashtag. Zrobione. Upewnij się, że układanka działa. Gotowe. Dostań prezent, kiedy włożysz go do teczki. Co jej kupić? Coś związanego z muzyką? Może? A może szczeniak? Nie, nie sprawdziłby się w teczce. Czy tam no, w walizce. Napisz urodzinową notatkę dla Alex. Jakie urodziny są również rocznicą naszej przyjaźni? Że zawsze będzie moją najlepszą przyjaciółką i może ją o to spytać, może ją wypytać, czy coś w ten deseń. To byłoby trochę dziwne, jakbym napisał to na kartce urodzinowej, co? No nie wiem, może. Dobra. I tutaj zebrałem wszystko, co chciałem. Ja to sobie później do samego siebie w sumie robię. No ale dobra. Piwo. Strzelba. Coś, piwko, coś, nie? Nie wiem, gdzie ja muszę iść. Nie, tutaj też nie. Gdzie mam to odłożyć? A, dobra, tu mam żółte. Ojciec mi musiał namalować te wykrzykniki dwa, żebym tutaj położył. Dziwne wychowanie dziecka, ale no dobra, no. Tak, równiutko. Tego też tatuś nauczył, co? Ej, chciałem ci powiedzieć, że ja wiem. Naprawdę przepraszam, nie wiedziałem, co... Naprawdę, jest dobrze. Myślałem, że się zaśmiejesz. Z plusów musiałeś zabrać ze sobą wszystkich przyjaciół ze szkoły. Okej, tego nie zrozumiałem.
Nienawidzę ty umówić, ale trochę mi ciebie brakowało, tak? Nie mogę znaleźć otwieracza do butelek. Pomożesz mi? Pomożesz mi się za nim rozejrzeć? Pewnie. A co tutaj leci? Scarlet Horizon. Wiem, że tam jest zabawka, dobrze sobie zdaję z tego sprawę. Ale pierwsze, co chciałem sobie zebrać, to tą znajdźkę. To jest jakiś przepis na jakieś ciasto. Tutaj będziemy mieli jakieś te nagrania. Znaczy no, jakieś płyty winylowe. No i wydaje mi się, że następną znajdźką będzie ta zabawka. O, mamy już 10. No tak, w sumie prawda, to by się zgadzało. Bo w każdym rozdziale są po 3 takie zabawki. No ale dobra, czekajcie. Bo tutaj będzie parę rzeczy do zdobycia. Amerykańska Izba Lekarska doceniła doktora Roberta Edwardsa za jego pionierską pracę, która zmieniła oblicze dziedziny transplantologii, przyznając mu nagrodę za osiągnięcie naukowe w 2010 roku. No, kolejne osiągnięcie Roberta chyba. Kolegium Medyczne HUSIK. W zamian za zadowalające spełnienie wszystkich wymagań wydział niniejszym nadaje Robertowi Edwardsowi stopień doktora medycyny wraz ze wszystkimi prawami, przywilejami i obowiązkami z tym związanymi, na dowód czego pieczęć korporacyjna i podpisy upoważnione przez Radę Powierniczą są niniejszym dołączone. Uniwersytet Femson. Rada Powiernicza Uniwersytetu Femson na wniosek wydziału nadała Laura Kater stopień mistrzyni managementu dzikiej przyrody ze wszystkimi prawami, zaszczytami, przywilejami, które do tego należą. Na dowód czego pieczęć Uniwersytetu i podpisy upoważnione przez Radę Powierniczą Femson University są niniejszym dołączone. No i tutaj są jej osiągnięcia ogółem. Dobra, ja muszę się upewnić, że to jest wszystko. Nie wiem, nic więcej nie ma. Te 4 rzeczy były chyba. No dobra, i to teraz musimy sobie podnieść. O, i mam otwieracz w sumie. O, cholera. Nie wierzę, że to masz. To mojej mamy. Masz w ogóle pojęcie, jak bardzo to jest rzadkie? Jeśli lubisz moją muzykę, to... jej też, ją też polubisz. Mogę to usłyszeć? A, że moją muzykę chcesz puścić. Długo minęło, kiedy ostatnio śpiewałaś. Nie rozgrzałam się ani nic, więc... A, zresztą, walić to. Pokażesz, co?
Dajcie jej ten otwieracz do butelek. Ona będzie czekać godzinę na was. Dobra, zresztą, walić Laurę. Możesz zwolnić. Chcę, żebym dostał kolejny w ataku asmy. Aha, tutaj musimy sobie zdjąć drabinę. Ale zanim, to musimy sobie wejść do tego pokoju. Mamy tutaj książki. Nie wiem, o czym oni mówili, ale to mało ważne. No i tutaj mamy po prostu wszystkie tytuły książek, no jakby to miało odmienić moje życie, naprawdę. Mogli sobie takie dokumenty odpuścić, tak szczerze. Mogłoby to wyjść trochę na plus. Czerwiec, znaczy no, 1 czerwca 2020. Pani Edwards, gdy mój klient, pan Riley, docenił ofertę na 250 tysięcy dolarów jako odszkodowanie za obrażenia, jakie wyrządziła mu pani 22 września 2018 roku w lesie Kinderskill. Uważamy, że suma ta nie rekompensuje poważnego urazu emocjonalnego, którego pan Riley doświadcza codziennie od czasu tego zdarzenia. Gdy zgodziliśmy się na ugodę pozasądową, zależało nam na tym, aby zrekompensować panu Riley'emu kwotę, która nie tylko pokryje jego rachunki za leczenie, ale także uwzględni jego obniżoną jakość życia. W imieniu mojego klienta proszę o przesłanie nowej oferty w ciągu najbliższych 30 dni. W przeciwnym razie nie będziemy mieli innego wyjścia, jak tylko skierować sprawę z powrotem do sądu. Wyślę to samo powiadomienie do twojego przedstawiciela prawnego, Diany Hale, SQ. Z poważaniem, Tess Gas SQ, jakaś firma prawnicza, Gas and Associates, czyli Gas i Wspólnicy, coś w ten deseń, nie? Okej, okay. I tutaj będziemy mieli kolejne notatki, to by się spodziewał. Dobra, i to wszystko jest oczywiście wydrukowane, później tam jest coś dopisywane. Nie, przełączył mi się film. Wait, czekajcie. Dajcie mi chwilkę. Przepraszam za wysyłanie takich wiadomości. Tak? Dobrze to rozumiem? Czekajcie. Noż, nie strzeli zaraz. Przepraszam, że piszę do ciebie w tej sprawie, skoro dopiero co widzieliśmy się w prasy, ale szczerze mówiąc nie mogłem się zdobyć na odwagę, żeby zapytać cię o to osobiście, więc pytam teraz. Nawet z ubezpieczeniem leczenie Julie wysysa nas do cna. Wkładam co mogę na kartę kredytową, ale to nie wystarczy. Dlatego miałem nadzieję, że możesz mi coś pożyczyć. Oczywiście oddam ci każdego centa i z odsetkami, jeśli chcesz. Nie prosiłbym, ale jeśli jest jakaś nadzieja na jego ratowanie, muszę ją przyjąć. Muszę. Mam nadzieję, że zrozumiesz. Twój przyjaciel Kenneth. L. Jak dużo możemy dać? R. No, czyli to był Robert. Czyli się zgodzili na to. Większość pociągów przewozi pasażerów przez przez rozległe tereny wiejskie albo obok górujących nad miastem wieżowców, które łoskoczą chmury. Co? Bez sensu. Ale ten pociąg był inny, był wyjątkowy. Zabiera pasażerów do magicznej krainy zwanej coś tam, nie dowiemy się nigdy. Poemat. No. Boże, to jest takie proste. Ja czasami na takich prostych rzeczy mam zaćmę dosłownie, nie?
zresztą whatever, Space Haze. Moglibyśmy... Powinien sobie to wyobrazić, jakby to wyglądało na żywo. Wagon pociągu z pięknym dywanem i tapicerowanymi siedzeniami. Latarnie kołyszące się łagodnie, niczym małe baletnice pogrążone w myślach. Grube szklane okna, patrzące na morze gwiazd migoczących nad i pod nim. Pociąg jadący z dowolnego miejsca do dowolnego miejsca. Głośne pukanie do drzwi łazienki wyrwało Archera Hainesa z zamyślenia, zmuszając go do zaakceptowania faktu, że wcale nie jechał międzygalaktycznym pociągiem, ale przez ostatnie 3 minuty wpatrywał się w swoje odbicie w lustrze łazienki nocnego klubu. A może było to 13? Trudno powiedzieć. Koleś, pośpiesz się. Krzyknął głos, gdy pukanie trwało. Archer nie był zaskoczony krzykami. Wydawało się, że za każdym razem, gdy znalazł chwilę spokoju, wkurzało to kogoś. Dlaczego tak trudno było znaleźć odrobinę ciszy? Archer nie wiedział i podejrzewał, że nigdy się nie dowie. Archer krzyknął do bezcielesnego głosu. Tuna. Tuńczyk. O nie, tuńczyk. Miałem tuńczyka, co? Jadłem tuńczyka, przepraszam. Archer odkrył, że dezorientacja często była jego najpotężniejszym narzędziem, a ten moment nie okazał się inny. Bezcielesny głos w tonie zarówno zirytowanym, jak i obrzydliwym mruczał do siebie, oddalając się od drzwi łazienki. Archer odetnął z ulgą, wpatrując się w swoje odbicie z poplamionymi odciskami palców. I z obrudzonym lustrem? No, powiedzmy. Jutro, powiedział. Jutro będzie inaczej. Jeśli masz zamiar kłamać, zrób to przynajmniej sobie. To był pociąg. Ale jego dobrze utrzymane tornie prowadziły do miasta pełnego jasnych widoków i niezliczonych wieżowców. Nie, ten pociąg jeździł całą dobę, aby... No i tu też się nie dowiedzieliśmy, hech. No cóż. Dobra, to chyba wszystko, co chciałem sobie ogarnąć. Tu jest jeszcze magazyn. Łamatko, ludzie! Książkę napiszcie od razu z tych wszystkich dokumentów. Nie ma masakra. Tu jakieś tytuły są, to nie, to ja tego nie będę czytać, to jest bez sensu. Tam jeszcze było, że jest jakiś wywiad z Laurą Edwards. No ale my go właśnie sobie będziemy czytać, więc no. Wszystko zależy od równowagi, mówi Laura Edwards. Siedzimy na lunchu w wybranej przez nią restauracji serwującej steki, a jej dłoń spoczywa delikatnie na trofeum za pierwsze miejsce, które właśnie wygrała w corocznym Big Bear Hunt w swoim pierwszym roku zawodów. Koncepcja śmierci byłaby zbyt trudna do zniesienia, gdyby nie nowe życie. A żeby mogło to być nowe życie, musi być również śmierć. Pochyla się do przodu w naszym boksie, naszej budce, boksie, nie wiem, kurde, jak to interpretować, i patrzy na mnie w taki sposób, że wyobrażam sobie, jak ustawia mnie w centrum swojej lunety. Nie poluje dla przyjemności ani dla zabawy. Poluje, aby zachować równowagę. Gdyby drapieżnik stał się zbyt dominujący, mogłoby to doprowadzić do chaosu w całych ekosystemach. Kocham naturę. Kiedy poluję, chronię to, co kocham. To wszystko. Mimo intensywności jej spojrzenia zwracam się do słonia w pokoju. Jeśli nie robisz tego dla zabawy, to po co bierzesz udział w konkursie? Zauważam, że palce pani Edwards niemal niezauważalnie ściskają trofeum, gdy odpowiada, nie ma nic złego w byciu dumnym ze swojej pracy. I muszę powiedzieć, że się z tym zgadzam.
Laura Edwards, która poświęciła swoją karierę zarządzaniu dziką przyrodą i regularnie opowiada się za ochroną naturalnych ekosystemów, jest bardzo, bardzo dobra w swojej pracy. Co roku pani Edwards przygląda się populacjom różnych lokalnych gatunków i poluje tylko na te, których liczebność rośnie w niezrównoważonym tempie. Kończąc posiłek, zadaje pani Edwards ostatnie pytanie. Gdyby natura kiedykolwiek osiągnęła idealną równowagę, czy przestałabyś polować? Uśmiecha się znacząco, przebijając widelcem ostatni kęs steka z antrykotu i odpowiada. W naturze równowaga nigdy nie jest bierna. Jest aktywna. Składa się z aktów przemocy i aktów miłości. Chwil czułości i chwil rozpaczy. Aby równowaga została zachowana, zawsze muszą być myśliwi i ścigani. Być myśliwi i zwierzyna. Czy coś może w ten deseń. I po tych słowach pani Edwards kończy jeść swój stek. Wow. Dobra, czekajcie, ja muszę się upewnić, że... Dobra, 21 na 24. To raczej wszystko git. No i będziemy mieli tu jeszcze... zabawkę do ogarnięcia ogółem. O, i co w tym pokoju? To nie mogłem od razu tego zabrać? Nie zauważyłem tego nawet, tak szczerze. No ale dobra. Jeszcze mogę otworzyć. Dobra, poczekajcie chwilę. Martin, ciao. Z włoskiego to oznacza witaj. Przepraszam za ten mega losowy list, ale dużo o tobie myślałam. Mam na myśli, że po prostu wszędzie, gdziekolwiek pójdę we Włoszech, myślę sobie Martinowi by się to spodobało, więc tak. Mama i tata zabrały mnie na przejażdżkę gondolą. Na początku było super niezręcznie, bo czułam się jak piąte koło uwozu na randce z rodzicami. Ale potem zaczęłam myśleć o tym, jak kiedyś poszliśmy na ryby, a ty zrobiłeś mi kawał i wpadłam do wody. Nie wyobrażałam sobie lepszej zemsty niż zamknięcie się z gondoli w Wenecji. Podczas gdy gondolier i całe Włochy się przyglądają. Hehehe. O, słyszałeś jakiś włoski trap? To muzyka, o której nigdy wcześniej nie słyszałam. Jest łagodna, ale ma ten dziwny rytm i jest smutna. Ale jest bardzo dobra. Myślę, że by ci się spodobała. Jest tyle jeszcze, co chciałabym ci powiedzieć, ale to będzie musiała poczekać, dopóki się nie zobaczymy. A ty możesz dostać prezent, więc na pewno będziesz chciał mnie zobaczyć. Teraz, gdy idę do liceum, jestem za stara. Znowu będziemy mogli się spotykać na lunchu, ale nie w takim wieku jak kiedyś. Co? Okej. Okay. Nie, po co trzeba było poruszać ten temat? Mniejsza. Więc tak, tęsknię za tobą chyba. Arrivederci. Żegnaj. Alex. Mam nadzieję, że z tym super bitem w tle to wszystko zrozumieliście. Dobra. Mierzymy drabinę. Strasznie dużo śmieci tutaj jest. Jak to inni mówią. Aha. Na jakiś powiedzonku głupie powiedział. No a to w stylu Martina, nie? Dobra, i mamy ostatnią zabawkę w tym rozdziale. No i tu mamy zdjęcie Laury. I tu mamy już chyba ostatni dokument. Szczęśliwego eseju.
przez Martina Edwardsa, co zostało napisane. Pani Costello powiedziała klasie, aby napisała wypracowanie o tym, co w szkole sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, abyśmy mogli o tym pomyśleć, przygotowując się do szkoły średniej, a to jest moje wypracowanie. Pani Costello powiedziała, że powinniśmy pisać o matematyce, angielskim lub zajęciach artystycznych, ale to, co sprawia, że jestem szczęśliwi, to moi przyjaciele, Alex i Austin. Siedzenie obok nich w klasie, jedzenie z nimi na lunchu, granie z nimi w Space Invaders na przerwie, to właśnie sprawia, że jestem szczęśliwy. I będzie mnie to cieszyć także w szkole średniej. Dlatego moje wypracowanie będzie o moich przyjaciołach, nie o matematyce. Koniec. No i koniec. Dobra, tu jeszcze pokazuję, że wszystko zebrane oczywiście. Dobra, i słuchajcie, to będzie koniec rozdziału już w sumie. Jak długo to masz? Są niesamowite. Jaka jest twoja ulubiona? O Jezu. O, racja. Myślałem, że one nie istnieją. Dowiem, że ich nie istnieje, że nie istnieją. To wszystko jest twojej mamy? Wiem, że lubi polować, ale to co? A, dużo. Nie, wcale nie lubi. I te wszystkie dokumenty to też nie było o tym, nie? Właśnie. Prawie kontrolę nad populacją zwierząt. No i w końcu skończyło się tak, że to stwory pozabijają wszystkie zwierzęta. No to sobie już nie populuje. Jak mi nie przykro. Słyszałeś to? Moglibyśmy zrobić więcej. Nic nie można było zrobić więcej. Jestem doktorem. Jaki jest cel, jeśli nie mogłem uratować swojej żony? Co to jest do cholery? No i właśnie, tu się zaczyna apokalipsa. No i wszystkie potwory tak naprawdę wylezą teraz. O, i w następnym rozdziale w ogóle będziemy mieli 4 zabawki. To jest ciekawe. Zawsze 3 były, nie? Doświadcz przybycia. Dzień 119. No i wracamy do przykrej i mrocznej rzeczywistości, niestety czy niestety. Okej, tu w ogóle będzie 14 dokumentów. To jest, jakby nie patrzeć, mało. Ale ogółem, no, zbieranie znajdziek potrwa 20 minut. Jak w sumie myślałem, że wróciłem do tej samej tablicy, co była na samym początku tego. Na samym początku tego rozdziału, jak zaczynaliśmy las. Trochę sobie przejdziemy tego campsite'u, a w następnym odcinku sobie skończymy. O! Co to jest? Pułapka na niedźwiedzie. Tutaj też. Kurde, jakie mam to ominąć? Dam radę? Okej. Muszę uważać na ptaki. Czekajcie.
Może oni chyba serio chcą, żebym ja wpadł jakiegoś trapa. Ej, no, jakim cudem wystraszyłem te ptaki, jak ja byłem tak daleko? No, ale słuchajcie, jestem z powrotem, pominąłem znajdźkę jak po prostu jakiś bambik, dosłownie jak bambik. Bo jest dosłownie ta zabawka przy tym trapie. Od tej strony nie mogliśmy sobie wejść, no ale można było to obejść. Więc no, miałem to pewnie trochę przyciąłem. Ja tu już zdążyłem zejść, bo myślałem, że dopiero przy tym zejściu jest. Coś źle sprawdziłem. Ale teraz wziąłem na najwyższą jasność ten film tutaj z tymi znajdźkami, bo naprawdę idzie się tak pogubić. Dużo takich, no, takich bez powrotu rzeczy, nie? Coś musiało się tutaj stać. Miejsce wygląda jakby było opuszczone. Widziałam światło, które wychodziło z jakiegoś domku. A co jeśli to pułapka? Co jeśli to Laura? Cholera, nie mogę tego ignorować. Muszę to sprawdzić. No dobra. Że chodzenie po liściach też nie popasa ogółem. I czekajcie, bo ja znowu nie mogę znaleźć jakiejś znajdźki. No kurde, jak oni tu łażą? To tu jest nawet notatka, ale beka. Dobra, tutaj musiałem przyjść. Nie wiem, to ja już mam jakąś złą orientację w terenie, jak kogoś oglądam. Bo czasami mi się wydaje, jakby już ze mną było czasami gorzej niż zwykle. Drodzy opiekunowie, jestem taka podekscytowana, że mogę was poznać. Teraz możesz pomyśleć, ale Kerry, poznałaś mnie, kiedy przeprowadzaliśmy wywiad i to prawda. Do tego stopnia poznałam was, zanim przyszliście do Omar Otters Outdoor, ale szczerze wierzę, że każdy, kto przechodzi przez mój obóz, wychodzi z niego jako inna osoba, lepsza osoba. Jak mogę wysunąć tak śmiałe twierdzenie? Proste. Wszystko sprowadza się do sposobu Otter, do sposobu wydry, co? Nie wiem, co chodzi. O, wyłącznie pozytywne nastawienie. P, podziękuj naturze za jej dary. P, postaraj się bardziej. E, spodziewaj się wielkości. R, pamiętaj, żeby się dobrze bawić.
Jeśli naprawdę podążysz drogą Wydry, obiecuję, że odkryjesz swoje prawdziwe ja. Ale poza tym, na chwilę zakładając czapkę szefa, twoim zdaniem jest propagowanie metody Oder, metody Wydry, jakkolwiek to brzmi, wśród wszystkich naszych obozowiczów. Bycie dzieckiem nigdy nie było bardziej mylące. Media społecznościowe pochłaniają życie dzieci 24/7, ale nie w Omar The Otters Outdoor Adventure Camp. Pomożesz naszym obozowiczom połączyć się z naturą, być może po raz pierwszy. Teraz pierwszy krok ku przyjęciu podejścia Wydry będzie najtrudniejszy. Musicie oddać swoje telefony komórkowe. Wiem, wydaje się to ekstremalne, ale kiedy przyjadą obozowicze, będziecie musieli oddać swoje telefony. A wyglądało to dość hipokrytycznie. Gdybyś nadal miał przy sobie hipokrytycznie. Gdybyś nadal miał przy sobie swój. Przynieś telefony do budynku administracyjnego do godziny 15. Do zobaczenia wkrótce. Wiem, że będziemy mieć wydrowe, fantastyczne lato. Kerry West, liderka obozu. Świetnie. O takiego opiekuna nic nie musiałem robić. Nie musiał wkurwić, co? Nigdy w życiu mi tak nie powiedział. Naprawdę. Dobra. Tutaj mamy kolejne. Opiekunowie. Znalazłem pułapkę na niedźwiedzie niedaleko obozu. Tak, pułapkę na niedźwiedzie. Na szczęście udało mi się uruchomić pułapkę, rzucając z nią butelką. Wydała z siebie bardzo głośny hałas, więc szczerze mówiąc jestem trochę zaskoczona, że nikt z was nie przyszedł, żeby się upewnić, że wszystko jest w porządku. Pułapka na niedźwiedzie tak blisko obozu jest nieakceptowalna. Musimy zrobić pełne przeszukanie, zanim obozowicze tu dotrą. No dobra, ale to co ja mam teraz zrobić? Tren ma przejść. Oni nie żyją. Każdy pojedynczy opiekun. Dzięki Bogu obozowicze jeszcze tutaj nie przybyli, ale Freddy i Billy, Jason, nawet Kerry. Wszyscy zostali zabici przez co? Wiem tylko, że jestem przerażony, ale muszę spróbować do kogoś dotrzeć, aby uzyskać pomoc. Tylko Kerry znała kod do głupiego sejfu ze wszystkimi naszymi telefonami, więc muszę iść do stacji radiowej. Jeśli mi się nie uda, mam nadzieję, że ktoś znajdzie tę notatkę. A jeśli ty to zrobisz, powiedz proszę moim rodzicom Sid i Lori Carpenter, że próbowałem do nich wrócić. Próbowałem. Gail. Okej. Dobra, tu jest mało liści. No i dobra, i tu mamy mixtape'a. Omar Wydra. Nagrane zapowiedzi. Nie nagrywajcie odpowiedzi na to wszystko. Nie wiem, o co chodzi. Walić to. Dobra, tamtędy nie przejdę.
Dobra, wiecie co, jeszcze sobie pociśniemy. Aha, dobra. Czyli pułapki na niedźwiedzie mogą być rozbrajane przez butelki. Tak jak w sumie zrobiła to Kerry. W jednej z notatek. No ale co, no przecież przyjdzie ten potwór, nie zje. Co później będzie? Dobra, ja już wolę chyba tego trapa zniszczyć. O, jest. Pan Maruda, niszczyciel dziecięcej zabawy. Dobra. Tu mamy pierwszą znajdźkę. Hej, jestem Cameron. Jak się nazywasz? Josh. Ile masz lat? 5. A ty? 8. Super. Przyszedłem tutaj z moją mamą, a ty? Ja z tatą. Świetnie. Jak nazywa się twój miś? Ted. Fajnie. Nie chcesz może zagrać? Tata mówi, że granie może być niebezpieczne. Tic-tac-toe nie jest. Tic-tac-toe. Dobra, i ogólnie tu jest kolejna notatka. Whitehall. Zostajesz tutaj z opiekunem. Ja, Wessler i Madeline zmierzamy na północ. Zachód i południe. W poszukiwaniu innych ocalałych zgłoszono, że w szpitalu zauważono cywilów, mimo że wszelkie próby nawiązania kontaktu radiowego zostały zignorowane. Może w panice odłączyli wszystkie urządzenia elektroniczne. Podczas naszej nieobecności utrzymujcie otwartą komunikację przez radio. Zachowajcie ostrożność, informując ocalałych o naszej lokalizacji. Jesteśmy tu, aby pomóc, ale jeśli skończymy z tym tłumem ludzi, to na pewno będzie powtórka tego, co się wydarzyło na dokach. Bądź cicho, bądźcie bezpieczni. Kapral Shibata. Już wolę się na kucku poruszać, szczerze mówiąc. Tutaj coś mamy. Pilsy, fajnie. O, jest wydra. Oczywiście. Tak powiem, maskotka tego obozu. Jest Kenneth! Nasz ojciec. Jak już mam tutaj, to nic się nie może zmarnować, tak szczerze. I nie chcę, żeby się zmarnowało.
Dobra, po tej kasence będziemy kończyć. O, dzięki Bogu. Czy ty... Wszystko jest okej. To był wypadek. To Laura to zrobiła? Gdy szpital został zaatakowany, wszystko wydarzyło się tak szybko. Liczy się to, że jesteś bezpieczna. Nie z nią dobrze, tak. Ale żeby cię zamykać? Nigdy bym nie pomyślał... Alex? Ona wie. O... Twoja rękawiczka... Rozdarła się. Jest rozdarta na strzępy. Nie bądź głupia. To cię nie ochroni. Przestań. Alex? Przepraszam, po prostu nie umiem. Nie potrafię. Martin, on był moim jedynym i odszedł. Przez to... Kiedy twoja matka odeszła, nie widziałem sensu. Nie widziałem żadnego sensu w niczym. Ale gdy spojrzałem w twoje oczy, widziałem, że ona wciąż tu jest. Co więc robimy? Jakaś grupa tu była, odeszła jakiś czas temu, mieli kontakt z jakimś chłopem przez radio, zapisali częstotliwość. I ona jest tutaj, na wieży przeciwpożarowej, czy tam na wieży obserwacyjnej. Nie, ja pójdę. Jesteś ranny, a ty jesteś w ciąży. Tylko jedno z nas może... Tato, nie mogę cię stracić. Weź to. Co to jest? Pomoże ci z anteną. W sumie myślę, że to jakiś paralizator, czy co? Jakby mnie potwór złapał. Czy coś. Co? Po prostu przypomniało mi się... Laura mi to dała na moją rodzinę. Znalazłem to. Poprowadzi cię do anteny. Znaczy mogę cię pokierować do anteny. Mogę rozmawiać, ale ty musisz... Muszę być cicho. Stuknij mikrofon raz, aby powiedzieć tak. Dwa razy, aby powiedzieć nie. Jasne? Dobrze, uważaj na siebie. Ty też. Ciekawe, jak to się wszystko skończy. No mi się wydaje, że i ten ojciec umrze. Prędzej czy później. Dobra, mamy jeszcze wpisy w dzienniku. Dzięki Bogu on żyje. Mój tata żyje. Ma ranną... No, ma zranioną nogę, ale żyje. Nie wiem na pewno, co mu się stało, ale teraz to nie ma znaczenia. Już nie. Chcę tylko naprawić antenę i dowiedzieć się, dokąd zmierza NG i znaleźć dla nas bezpieczne miejsce. Okej. Nie, no dobra, tutaj już będziemy sobie kończyć. W następnym odcinku sobie właśnie skończymy ten rozdział. Tak więc słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z A Quiet Place, The Road Ahead.